Cześć, siemano, witam was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy za Białymstokiem. Jak widzicie, osobówką zatrzymałem się na chwilę, bo wiecie, jak to na trasie, za potrzebą stanąłem. A wiadomo, no, niestety na tej trasie żadnej stacji nie napotkałem, no to niestety zatrzymałem się. Tutaj gdzie było, no dobra, bez zbędnego gadania będziemy sobie siadać. No słuchajcie, auto dzisiaj służbowe, ale nie ciężarówka chodziło, nie ciężarówka. Jedziemy sobie firmową osobówką. Firmowe osobówki już u nas kupę czasu są. Nigdzie to nie jest oficjalnie napisane, aczkolwiek rzadko kiedy to jest po prostu używane. Teraz ostatnio jakoś tak, że tak powiem, wróciły do naszych łask, do mody można powiedzieć. Słuchajcie, mamy trzy samochody. Są to dwa razy, jest to Audi A4. Ta wersja poliftowa to jest oczywiście B5. Po lifcie tam to jest 99 2000 rok. Oba mają silniki 1.9. A tutaj mamy Passacika, prawda, też tutaj jest B6. I po prostu takie trzy samochody mamy. Wiecie, Audiany są bardziej takie, żeby sobie gdzieś tam podjechać czy coś załatwić. A Passat to jest taki samochód, którym, że tak powiem, jak reprezentacyjnie gdzieś jedziemy, na przykład jakieś właśnie ważne frachty ustalamy, czy może jakieś... patrzcie, no z głowy mi wyleciało to słowo. Przetargi, o właśnie, jakieś przetargi czy coś, to po prostu jedziemy Passatem, gdyż Passat taki, wiecie, nowszy, bardziej, że tak powiem, reprezentatywny się zdaje. Czyli w moim mniemaniu. No ale słuchajcie, będziemy już startować. Odpalam auto. Jedyny taki problem teraz, wiecie co mi się zdarzy przed chwilą, że szwankuje deska rozdzielcza, zegary, tutaj wszystko ten. Auto bardzo dobrze chodzi, ale te zegary to już jakiś czas po prostu dawały o sobie znaki. Po prostu jak dojadę, to nie miałem jechać Audi, bo byłem w zasadzie na naszej bazie, która się, prawda, buduje w Białymstoku, tam zobaczyć jak tam prace idą. Pokazać wam jej niestety jeszcze nie mogę. Dopiero jak będzie skończona, to na pewno sobie podjedziemy. Słuchajcie, no dzisiaj jakiejś tam wielkiej, że tak powiem, ciekawej trasy dla was nie mam. Wygląda to tak, że jedziemy teraz na bazę. Do nas oczywiście, do Gdańska. Na bazie stoi moja Renatka i będziemy jechać na załadunek do Gdyni. Z Gdyni już prawdopodobnie nie będę tego nagrywał, mam trasę do fabryki Skody w Czechach. Nie będę tego nagrywał, bo po prostu długi odcinek by był, a wiadomo, że jak odcinek jest za długi, to też niedobrze. W zasadzie no, Volkswagen bardzo fajnie jeździ, ogólnie lubię Volkswageny, bardzo mi się zawsze podobały te auta. Oczywiście też zależy, które. Niestety, że tak powiem, osoby, które jeżdżą tymi samochodami, zepsuły mu reputację, przynajmniej w Polsce. No bo bądźmy sobie szczerzy, że Golf 2-3 to jest chyba ulubiony wybór, że tak powiem, przedstawicieli, że tak powiem, grupy coraz szerszej tak zwanych dresów. Golf, no, golf jak golf. Passat, to już różnie. Passat B5 oczywiście bardzo popularny w Polsce. Jak to się mówi, samochód dla typowego Janusza, się śmieją. 1.9. Wtedy lisi liczek. No wiecie, to wcale nie jest taki słaby samochód. Na trasę gdzieś mało pali. Daję radę. Słuchajcie, w tym Passacie, nie wiem czy wspominałem, mamy silnik 2.0. 2.0 w TDI, wersja 140-konna. Auto idzie, no wiecie. Lubię sobie nim poszaleć, no ale no, wiadomo. Logo na drzwiach jest, nie będziemy tutaj szaleć. No to prawda, później opinia idzie na samą firmę. Skrzynia oczywiście manualna. A słuchajcie, może trochę tak naprostuję Mariusza, bo ostatnio też widziałem, nie jeździł tą Mondianą. W sumie temu nie jeżdżał Audi,
po Volkswagenem pojechałem. Po prostu w jednej Audi jest, są do wymiany, prawda, płyny i w jednej jest po prostu hamulce są do wymiany. W tą co jeździł Mariusz, no po prostu wiem, że ostatnio używał to. Mówię, nie będę chłopakowi, że tak powiem, zabierał auta, bo potrzebował to, bo to wiecie jak to jest. To ja sobie po prostu siadłem do Volkswagena. I sobie kontynuuję temat, bo tak to zwracam z niego. Naprostuję trochę Mariusza, bo Mariusz wspomniał, że Audi jest w Quattro. Nie jest w Quattro, nie ma mowy, żeby było w Quattro, bo nie powstało nigdy Audi A4 z silnikiem 1.9 w Quattro. Oj Mariuszek, nie dobre masz informacje. Ale to wiecie jaka poboczna sprawa. Słuchajcie, no Mariusz też ostatnio na filmiku, że tak powiem, się wygadał troszeczkę o moich planach na Amazona. Nie będę tego ukrywał, powiem wam. Otóż mnie ludzie znają, moi znajomi tak dalej, że ja bardzo lubię odrestaurowywać samochody. Przede wszystkim ciężarówki. Kiedyś tam się troszeczkę osobnikami zajmowałem, teraz wolę ciężarówki zdecydowanie. Słuchajcie, no i tak. Odrestaurowałem Stara. Stara już wam pokazywałem. Odrestaurowałem kiedyś Kamaza. Odrestaurowałem Volvo. Tak w zasadzie to Volvo to dalej jakby zasilało moją flotę pojazdów. Nie pokazywałem, bo zresztą kiedyś, dawno temu jak nagrywałem, to jeździłem właśnie tym Volvem. To Volvo dalej było w moim posiadaniu, Volvo trzyosiowe o dziwo, F10 z Rosji sprowadzone. Aczkolwiek byłem w szoku, że z Rosji można ściągnąć tak fajne auto. No i do czego zmierza? No po prostu chciałem, że tak powiem, troszeczkę świeżości do swojego garażu wprowadzić, coś odrestaurować. Ale pomyślałem, tak kurde, miałem już auto europejskie, miałem już auto polskie, miałem już nawet rosyjskie tego Kamaza. No co, no, azjatyckich tamtych nie będę ściągał, o Meksyku nie wspomnę, bo to jest patologia moim zdaniem, jak to wygląda. To co mi zostało? Krzysiu, celuj za ocean, Stany Zjednoczone. No i tutaj następujący problem się pojawia, bo wiecie, to są auta o wiele, wiele większe niż nasze. Tam nie ma takich krótkich zestawów jak u nas. No bo te, co my mamy, to przy nich to są krótkie. I jest ten problem, że tymi autami, no tak, nie można sobie wsiąść i jechać. To trzeba mieć kupę pozwoleń i ostatnio po prostu załatwiałem te pozwolenia. No i słuchajcie, no, niestety, no, nie wiem, tak średnio poszło, muszę przyznać. Tutaj, wiecie, marudzą, że tutaj, że to musi być pan świetnym kierowcą, że to trzeba takie rzeczy spełnić, takie. Ja mówię, no proszę pani, no wszystkie pani warunki tutaj spełniam, no, nie widzę przeciwwskazań, ale pani mówi, no, że to jest i tak, pojazd będzie bardzo długi po prostu, że on nie będzie mógł jeździć pod tą jakąś łodnią czy coś. No i troszeczkę miał taki dylemat, no bo po podczepieniu, prawda, do dowolnej naczepy, tak mierzyłem sobie, bo miałem już na oku jednego Amerykańca, to no niestety, no przekraczał te normy. Nie było opcji, żeby po prostu ten, ale wpadłem na dość ciekawy pomysł i muszę przyznać, że po zmierzeniu, że tak powiem, całego zestawu dostałem tam od znajomego po prostu miary tego pojazdu, że ono dziwo po podłączeniu do Langendorfa, do szkoła, którym tego co Magnum teraz jest podczepione, jest odpowiedniej długości na polskie drogi. No i po prostu rozwiązało się, że byłbym w stanie takiego ściągnąć i jeździć bez problemu. Mam już na oku. No, wspominałem wam przecież też o Volvie. Tak wspomniałem. To auto jest było w pełni odrestaurowane, wszystko ładnie chodzi. No i wiecie, no mówię, świeżość świeżością, no ale skąd na to pieniądze, czy sprowadzenie. Sama ta ciężarówka, już mam ją na oku, jest, że tak powiem, zaliczkę wpłacone. Same auto nie jest wcale aż takie drogie. Cena myślę, że jest taka dość adekwatna do jego stanu, no ale aczkolwiek ściągnięcie go z oceanu tutaj do Polski jest dość drogie, no i co, no. Przydałyby się pieniądze jakieś, no. To mówię, Kamaza, którego odrestaurowałem, sprzedałem. Ale to już dawno temu, to nie teraz.
I tak popatrzyłem na to Volvo, mówię, no kurde, odrestaurowałem, pojeździłem. Piękny samochód, no ale po co? No nie będzie u mnie w garażu całe życie, bo bez sensu. Sprzedam do jakiegoś pasjonata, no i znalazłem kupca, sprzedałem. I tak to się potoczyło, no i mam pieniądze, musiałbym jeszcze troszeczkę dorzucić, że tak powiem, te co sprzedałem Volvo nie pokryją całych kosztów, że tak powiem, ściągnięcie będę musiał dołożyć. No i jeszcze się zastanawiam, no zaliczkę sobie wpłaciłem, ale to tam, wiecie, to jest tak. Bardzo przyjemnym człowiekiem miałem do czynienia, po angielsku się z nim dogadałem. Wiecie, no się zastanawiam. Nie wiem, chcielibyście to w ogóle zobaczyć, jak po prostu, wiecie, jakbym sobie ściągnął, to można by nim było trasę zrobić. No bo wiecie, na Rosji to nie ma żadnych zakazów z tym związanych. No w Polsce jest długościowo, no ale po prostu znalazłem to rozwiązanie, że auto jest wymiarowe. Przeciwmy sobie, że auto jest w odpowiednich wymiarach, więc no, nie byłoby problemu. Tam oczywiście te papiery bym jeszcze coś tam pozałatwiał, żeby się ewentualnie nie czepiali. I myślę, że może coś po prostu z tego będzie. No nie wiem, ja bym zobaczył takie amerykańce. Poskładałbym, tylko dawno już nic nie robiłem, ostatnio stara. W zasadzie, no wiecie, no stare oczko w głowie, nie sprzedam go nigdy. Nawet jakby miał stać u mnie w szopie, to mogę. Co nie wiem, no jeszcze będę myślał z tym. Oczywiście wiecie, to nie będzie tak, że ściągnę i już będę nim jeździł, no bo to nie jest, że tak powiem, w stanie idealnym taki dojazd. Znaczy ono nie jest złe, ono jest bardzo dobre. Silnik, wszystko działa, aczkolwiek no paru elementów albo są rozebrane i są po prostu jakby w paczce z ciężarówką, że tak powiem, dołączone. Albo po prostu trzeba będzie dokupić, no to tam zakupy zrobię i wszystko jednym transportem, że tak powiem, ściągnę. No jeszcze będę myślał, no mówię. Mariusz mówi, Krzychu, ściągaj, jasne, no będzie zajebiście. Może dać mi się kiedyś garnąć. No wiecie, no zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, widzimy się zaraz za miastem. Okej, właśnie wyjechaliśmy z miasta. I tak kontynuując temat tego Amerykańca, no wiecie, bo go kupił, no to tam od czasu do czasu jakąś trasę można by nim było zrobić. Oczywiście to nie byłoby takie auto w pełni użytkowe, w sensie na co dzień, że każdą trasę by mu jeździł, no ale od czasu do czasu można by było nim wyskoczyć. Wiecie, no kupię taki, to otwierają się możliwości, że może nim by pojechać na jakiegoś Master Trucka, jakieś inne złoty. Wiecie, jest to auto dość nietuzinkowe. Nie jest jakieś często widziane na polskich drogach. Powiedziałbym, że bardzo rzadko, nigdy się w życiu z takim nie spotkałem. Dobra, bo tak gadam o tym Amerykańcu. A może jakiś teraz inny temat? Słuchajcie, no pod ostatnim filmikiem dostałem parę komentarzy, bardzo mnie to cieszy. Dostałem też dość ciekawą poradę, że zmniejszył po prostu czułość myszki, gdyż czasami po prostu ta kamera lata strasznie, no i zmniejszyłem, owszem, nawet sobie nie zdawałem do tego sprawy, ale wygląda dużo, dużo lepiej. Tak więc dostałem tą poradę od użytkownika Transport i Rozrywka, oczywiście bardzo Ci dziękuję. Jedź tym trochę. W zasadzie w szoku jestem, że nam się kamera nie rozłączyła, bo to zrobiłem, że tak powiem, krótki test za białym stokiem, to jak mnie podbiło na wyboju, to kamera, wiecie, przewróciła się. Ale o dziwo, nic się nam takiego nie zdało. Może temu, że tak nie zapieprzałem. Słuchajcie, w sumie jeszcze komentarz, napomnę, nie z tego poprzedniego, tylko z jeszcze wcześniejszego filmiku. Otóż jeden użytkownik do mnie napisał, czy po prostu na filmie nie mógłbym opowiedzieć rzeczy, że tak powiem, które chciałbym kiedykolwiek zobaczyć w Eurotrucku.
Myślę, że sprawa jest jak najbardziej na plus. Chętnie się na ten temat wypowiem. Możemy sobie przy okazji o tym w komentarzach podyskutować. Czy sądzicie, że takie rozwiązanie byłoby fajne, czy wręcz przeciwnie, że byłoby bez sensu, a wprowadzanie czegoś takiego jest po prostu stratą czasu? Oczywiście czekam na wasze komentarze, bo kulturalną dyskusję zawsze chętnie poprowadzę. Z kimkolwiek, oczywiście, no wiadomo, nie aż tak z kimkolwiek, ale myślę, że po prostu jak ktoś pisze, wydaje się w dyskusję, to jest człowiekiem mądrym, przynajmniej jak na poziomie. Zresztą, no ale mniejsza z tym. Co ja bym chciał kiedykolwiek zobaczyć w Eurotrucku? Pierwszy punkt, przede wszystkim, tak jak to było choćby w, jak dobrze pamiętam, w dwóch, że tak powiem, odsłonach serii gier 18 Wheel of Steel, w Howlinie i Across America, otóż można było zakupić sobie pojazd używany, co jest dla mnie jest świetnym pomysłem. Słuchajcie, no jesteście początkującą firmą, macie mało pieniędzy, zaczynacie pracować, pracujecie pierwszy kogoś. I tak naprawdę bardzo ciężko jest zarobić bez prawda, żadnych kredytów na nową ciężarówkę. Nowa ciężarówka to jest dość spory wydatek. I tutaj byłaby ta druga opcja. Po co kupić nową? Kup sobie na początek używaną. Już tutaj nie mówię o wprowadzeniu starszych modeli, no bo to jest dużo roboty i no przede wszystkim trzeba by było przedyskutować sprawę z firmami, no wiecie, no, firma daje swoje logo i oni się pewnie umówili tak, że logo, ale wy tam dajecie nasze nowe ciężarówki. No i wiecie, tutaj już nie mówię o wprowadzeniu, że tak powiem, starszych modeli, aczkolwiek, no słuchajcie, używane samochody, tak jak to było, powiedzmy raz dziennie aktualizowały się losowo wybrane samochody, tak jak to mamy na przykład na rynku transportu szybkie zlecenia, tak? Jak to się zwie. I nad czymś takim po prostu można by było sobie kupić samochód. On bym już miał sprecyzowaną kabinę, silnik, wnętrze oczywiście i my moglibyśmy spośród, że tak powiem, szaty tych samochodów wybierać. Powiedzmy, w innych miastach mogłyby być inni dealerzy, że tak powiem, i inne oferty. Myślę, że coś takiego byłoby jak najbardziej na plus. I mam nadzieję, że może kiedyś do tego magicy ze stresu wrócą. Kolejną sprawą, którą chciałbym bardzo zobaczyć, tak naprawdę o tych rzeczach, które tu wspomniałem, już się pojawiły w tych seriach kiedyś, tych starych, dobrych Wheel of Steel. Słuchajcie, widok swoich kierowców zatrudnionych. Szkoda, bardzo mi szkoda, że no po prostu jadąc po drodze nie mogę zauważyć osoby, którą zatrudniłem, że nie mogę zobaczyć tej ciężarówki, którą jedzie. Mamy napisaną trasę, jaką jedzie ten kierowca. Wszystko jest fajnie opisane, aczkolwiek no zobaczcie, nie można. I to jest moim zdaniem troszeczkę, że tak powiem, problem. No i to też bym chciał zobaczyć. Wiecie co, może temat dokończymy za chwilę. Już dojeżdżamy do bazy. Ja tu sobie zaraz na parkingu zaparkuję pojazd i będziemy się po prostu przesiadać na maklunkę. Wezmę sobie wszystkie papiery. Wsiądę i wtedy się widzimy już prawdopodobnie przy wyjeździe z firmy. To do zobaczenia za chwilę. No i dobra, będziemy już jechać. Zatankowani. Tak jak wspominałem, słuchajcie, no na załadunek do Gdyni. Pusto jedziemy. Niestety pogoda nam się zepsuła. Już prawie w pół do pierwszej. Ostatnio była ładna pogoda, słońce świeciło, aczkolwiek bardzo, bardzo biało. A dzisiaj się to zmieniło. GPS jeszcze w sumie ustawiłem na tagę. Jeszcze musimy do tej Gdyni na załadunek zajechać. Najgorzej tylko jest, że ja w tej firmie nigdy nie byłem. Pozwolę sobie może trochę cierpić raczki. Ja na tej firmie nigdy nie byłem. Dostałem tylko informację, że przy usłuchaj, to jest gdzieś bardzo blisko wjazdu na prom.
jak sobie podjadę gdzieś tam pod prom, to na pewno będę widział. Podjedziemy sobie, zobaczymy. Że faktycznie. Ale się rozkładają. A no słuchajcie, kontynuuję temat może co bym jeszcze widział w Eurotrucku. Tak jak wspomniałem, używane samochody, widok swoich kierowców. Trzecia opcja, której chyba brakuje każdemu po kolei, to jest opcja CB Radio. Wgranego w CB Radio w grze. Takie coś już było od początków Wheel of Steel'a. Już pamiętam, w pierwszej wersji Wheel of Steel Hard Track się bodajże zwało, było jeszcze opcja CB Radia, więc no, myślę, że nie byłoby to problemu zrobić to i w tej grze przez twórcę oczywiście. No bardzo, bardzo bym coś takiego chciał, tylko tutaj wychodzi pewien problem. W serii 18 Wheel of Steel jeździliśmy po terenach Ameryki i ewentualnie Kanady. Nie wiem, może tam w którejś części, albo mi się zdaje, był też tam dostęp jakiś do kawałka Meksyku, ale może coś tam już teraz oszukuję. Dawno, dawno nie grałem. No i co, o czym to świadczy? Że te kraje, no poza tym Meksykiem, są anglojęzyczne, tak? Tam jest jeden język. A co tutaj? Jak to by miało według Was wyglądać? Czy po prostu w każdym kraju komunikacja na CB Radio byłaby w innym języku, czy po prostu zawsze byłyby w tym języku, w którym mamy w grze ustawione? Ja myślę, że opcja numer jeden, czyli po prostu w każdym tym inny prawda, język byłaby dużo ciekawsza i fajniejsza. No bo wiadomo, no, jak kierowca jedzie, nie zawsze zna język. Po prostu przejeżdżając na przykład jedziemy, powiedzmy, do Hiszpanii, to niekoniecznie znamy francuski, gdzie po drodze przez Francję przejeżdżamy, tak? No, o to mi tylko chodzi. Więc komunikaty, wiecie, można by było usłyszeć normalnie, ale po prostu, widzicie, nie każdy by mógł je zrozumieć, po prostu byłyby w innym języku. Nie? Można by było to jakoś tam, wiecie, tłumaczyć sobie czy coś. Myślę, że to by była fajna opcja, która by bardzo urealniła tą grę. No i w zasadzie taką ostatnią rzeczą, którą chciałbym, żeby wprowadzili, jest może trudniejsza ekonomia. Otóż ta ekonomia, która jest teraz, jest bardzo, bardzo łatwa. Ładunek, który tak naprawdę, nie wiem, przewieźć z jednego miasta do drugiego potrafi być wart nawet 100 parę tysięcy. Cena przewozu. Ja rozumiem, że jeżeli to by był jakiś super towar bardzo daleka, no ale no wiecie, czasami to jest trasa z, nie wiem, jakąś naczepą typu szmata, plandeka, no i rozumiecie, że to no, trochę za dużo. Więc po prostu mogliby zrobić opcję dla osób takich, prawda, początkujących i dla zaawansowanych graczy, czyli jesteś początkujący, nie chcesz się zbytnio wysilać, dostajesz łatwą ekonomię i tak jest tak jak teraz. I byłaby opcja też druga, czyli bardzo trudna ekonomia, gdzie musiałbyś naprawdę bardzo logistycznie myśleć, przewidywać każdy swój ruch, myśleć, co ci się opłaca, co nie, co płynie dobrze na twoją linię, a co może ją pogrążyć. I to by była naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa. Ale czy takie coś zostanie wprowadzone, szczerze mówiąc, wątpię. Mam nadzieję, że te trzy poprzednie po prostu moje propozycje kiedyś, może za jakiś czas, w całości lub po części znajdą się, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie. Na pewno na plus by to wyszło, na 100% by to był plus i gracze byliby prawda, bardzo, bardzo zadowoleni z tego. Zjeżdżamy sobie powoli do Gdyni, już widać tutaj port. Nie będziemy szukać
firmy. Słuchajcie, no drogi do Pragi nie będę kamerował, po prostu nie wiem kiedy mnie załadują. Nie zdążę prawdopodobnie przed czasem, że tak powiem, ukończenia pracy, no a nie. Że tak powiem, jest ten czas, że nie nagram wam tego. Nie mam czasu na to. Chcę ten filmik umieścić w czwartek. No to tak czy siak, no nie mogę. Ja nie mam maszyny do powrotu do przeszłości. No kolego, nie tak blisko. Więc po prostu wiecie. Gdzieś tutaj ma być przywieźć do prawdopodobnie przywieźć. Tak więc mówię, nie będę tego nagrywał. Odcinek będzie miał gdzieś tam 25, pół godziny. Więc myślę, że to tak i bardzo adekwatny i fajny, że tak powiem, czasowo odcinek. No bo wiecie, fajnie się ogląda, na pewno większość z was może jak tam wróci po szkole do roboty i będzie miała wolną chwilę, to będzie w stanie to obejrzeć. W dzisiejszym odcinku bardzo dużo informacji. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Że nie powiecie tylko, że ten Krzychu to tylko dzisiaj jakąś nudną trasę walnął i pieprzył cały odcinek. Nie wiem, no taka moja rola, no słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Myślę, że wam, że jakieś tam konkretne informacje przekazałem. Teraz cholera, gdzie ta firma? Coś tu będziemy zaraz kombinować. Jasna, pom jest tutaj w prawo, pamiętam. Wiecie co, zjadę sobie tutaj na parking i po prostu może gdzieś tam przyzwonię, zapytam. Sobie staniemy zaraz coś tam. Dobra, to ja po prostu zaraz zadzwonię, zaraz się jeszcze widzimy. No słuchajcie, przed chwilą właśnie zadzwoniłem. Niby zaraz ma ktoś tutaj podejść mi dokładnie wskazać ten, bo podobno to jest gdzieś tutaj bardzo blisko. W każdym razie będziemy już kończyć. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Oczywiście zapraszam do komentowania, łapkowania. I co bardzo bym chciał, żebyście napisali swoje opinie. Przede wszystkim, co wy byście chcieli zobaczyć w tej grze? Czy pomysły w jakiś tam sposób są zbliżone naszym? Co tam jeszcze? Czy chcielibyście zobaczyć ewentualnie, jakbym kupił Amerykańca, czy waszym zdaniem jest sens tego kupna po prostu odrestaurowania? No i co tu jeszcze? No oczywiście jakieś tam komentarze, opinie bardzo, bardzo mile widziane. Łapki też jak najbardziej, mam nadzieję, że jakieś tam będą. Subskrypcje oczywiście też. Dziękuję za dotychczasowe, bo kilka znowu przybyło. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i słuchajcie, no to by było na tyle. No jeszcze. Oczywiście zapraszam na kanały moich znajomych, Mariusza, Yoshimo, Mojżeszka, Fansima, który wraca po krótkiej przerwie, no i innych na forum Etrax. To wszystko tam znajdziecie oczywiście w deskrypcji. Tak więc zapraszam. No i jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.